Jak zwykle przed weekendem ze Służewca wita Państwa Wojciech Zieliński. Można powiedzieć, że panuje tutaj cisza przed burzą. W najbliższą sobotę i niedzielę nie ma zbyt ważnych gonitw, ale za to za tydzień derby, najważniejsza gonitwa sezonu, a dzień wcześniej też ważna gonitwa o nagrodę prezesa totalizatora sportowego, dawniej o nagrodę prezesa Rady Ministrów. Już teraz wiadomo, że w najważniejszej gonitwie sezonu w derbach 1 lipca wystartuje 18 trzylatków. To za tydzień. Zajrzyjmy teraz do programów na najbliższy weekend. Mimo wszystko ten weekend też zapowiada się ciekawie, a to za sprawą pierwszych w tym sezonie startów dwulatków. Rozegrane zostaną dwie gonitwy na dystansach 1000 i 1200 metrów. Zobaczymy też rywalizację trzyletnich koni arabskich w nagrodzie Arry. Ale zacznijmy od dwulatków. Pan Wojciech Olkowski, trener, do sobotnich i niedzielnych gonitw dla dwulatków wystawia aż 4 konie. Jak pan ocenia w ogóle stawkę dwulatków, jaką pan ma w stajni? Oceniam bardzo dobrze. Myślę, że mam niezłe te dwulatki. Wszystkie się dobrze sprawują, także nie mam kłopotów żadnych na razie. Także to myślę, że będzie bardzo dobrze. A dlaczego tak wcześnie zaczyna pan biegać dwulatkami? Ja myślę, że konie, które nie miały żadnych przerw, nic tam nie dolegało, to był czas na przygotowanie koni. Nie ma żadnego problemu. Zima nie była taka tragiczna, żeby nie można przygotować koni. W sobotę biegną dwa pana dwulatki, w niedzielę również dwa. Jak pan ocenia ich konkretnie szanse? No w sobotę Star Pokera. Uważam, że koń, który musi rozgrywać wyścig. Liczę na wygranie nawet. Drugi koń nie będzie biegał, bo takie troszeczkę bukszynki minimalne, musimy to schłodzić, także będzie tylko jeden biegał. W niedzielę biega Espadon, drugi koń też będzie wycofany, bo też po galopach, w którym mieliśmy wczoraj na zielonym, troszeczkę odczuwa, także tylko też jednego konia wystawi w niedzielę, także i też z dużymi szansami. Poza dwulatkami, jakie konie pan liczy w ten weekend? No liczę, że test bardzo dobrze przeleci, jest 1400 metrów, myślę, że szansę ma, tylko jest numer 11, także troszeczkę ciężko będzie, w sam raz zaraz w zakręt będą wchodził, no ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Liczę Kilonę, która że będzie też rozgrywała wyścig. Bardzo mocno liczę Somalię. Myślę, że będzie rozgrywać też wyścig, także czuję się super. Tyle razy już była druga, że myślę, że szanse mamy duże też do zwycięstwa. Znakomity jockey Wiaczesław Szymczuk znany jest z tego, że niezbyt chętnie udziela wywiadów, ale skoro się jest drugim jockeyem w klasyfikacji prawie na półmetku sezonu, to wypada. Panie Wiesławie, jak to się stało, że taki dobry ten sezon na razie, oby tak dalej? No, sezon zaczął się dobrze, można powiedzieć, że bardzo dobrze. Może nie dlatego, ale są dobrze przygotowane koniki. Praca w stajni była dobrze wykonana, porą zimową, jak i wiosenną, no i tego są rezultaty. A jeździ pan nie w jednej stajni, tylko u wielu trenerów? A szczególnie jeżdżę u pana trenera Krzysztofa Ziemieńskiego na Arabach. Mamy taką umowę, że tam akurat dosiadam Arabów. Pan Wiaczesław jest znakomitym jockeyem, ale musi dbać nie tylko o swoją formę, ale też o wagę. Dlatego często spotykam go biegającego po torze zielonym bez konia. Sam biega te kółka po to, żeby wagę utrzymać? To jest związane z wagą, ale też jest związane z formą. Wiadomo, że czasami można pozwolić sobie na taki tłustszy posiłek i niestety no te kalorie trzeba gdzieś zgubić. Proszę pana, przed nami sobota i niedziela. Jakie konie uważa pan, że odegrają rolę? Konie, na których pan jedzie? Ze stajni, z naszej stajni, w której pracuję, ze stajni Plawac, to jest najbardziej liczona klacz Elevsis River. A z obcych stajni to jest od pana Krzysztofa Ziemieńskiego Nufenea. Powinna poprawić, bardzo mi się podobała w drugim starcie, bezproblemowo wygrała ten drugi wyścig. Trener Maciej Jodłowski. Piękny początek sezonu, ścisła czołówka w klasyfikacji trenerów. Co się zmieniło w stosunku do lat ubiegłych, gdzie było troszkę gorzej?
Znaczy nie było gorzej, bo... Na początku czasami. Na początku tak, przeważnie moje konie troszeczkę się rozkręcały, nie odnosiły w pierwszych dniach jakichś tam sukcesów, chociaż zawsze były bardzo blisko. W tym roku nic się nie zmieniło, czyli materiał jest przyzwoity, może nie jakiś wybitny poza tam wyjątkami. Uważam, że przede wszystkim konie są zdrowe i to jest najważniejsze i dlatego jest troszeczkę lepiej. W sobotę startuje w nagrodzie Arry bardzo ciekawy koń Mango Bay. Pierwszą gonitwę wygrał. Co teraz będzie? No, będziemy się starali powtórzyć ten sukces. Dobrze się czuję. Sam jestem ciekaw, jak przebiegnie na tle lepszych koni. Myślę, że powinno być dobrze. Jest to, proszę Państwa, 3-letni, czyli młody Arab. Jakie inne szanse w ten weekend widzi Pan swoich podopiecznych? Biegają 4 konie, 2 w sobotę, 2 w niedzielę. I myślę, że wszystkie konie mają szansę być w końcowej rozgrywce, a zależy ile będzie szczęścia, jak zostaną rozegrane gonitwy, bo to wiadomo, że są różne czynniki, które wpływają na sukces, nie tylko sama forma konia, ale i też musi być trochę szczęścia. W którymś z naszych wywiadów trener powiedział, będzie dobrze jak popada. Czy dla Pana dobrze byłoby, gdyby tor był elastyczny albo mocno elastyczny? Powiem tak, nie, z tej czwórki koni, które biegają, nie ma żadnych problemów, czy będzie sucho, czy mokro. Akurat te konie, jest im obojętnie. W naszych programach staramy się Państwu przybliżyć nie tylko to, co dzieje się na torze roboczym i w stajniach, ale także sam wyścigowy weekend. Dlatego też zapraszam Państwa teraz do obejrzenia rozmów nagranych w minioną niedzielę. Pan Jarosław Schmidt jest członkiem Komisji Technicznej. Komisja Techniczna czuwa nad tym, czy wszystkie gonitwy są rozgrywane zgodnie z prawidłami wyścigowymi. Czy dżokeje jeżdżą poprawnie, czy nie ma żadnych fauli. Panie Jarosławie, jak jest w tej pierwszej części sezonu? Lepiej niż w zeszłym roku, gorzej? Ja myślę, że jest lepiej. Dżokeje to są bardzo ambitni ludzie. Oni za wszelką cenę, czasami za wszelką cenę chcą osiągnąć jak najlepszy wynik. To powoduje, że bywają sytuacje, że czasami sobie przeszkodzą, czasami sobie zajadą, nie zwrócą uwagi na innych uczestników gonitwy. Pod kątem oceny używania bata, to u nas są bardzo łagodne te przepisy, bo można 10 razy na ostatniej prostej, tak, uderzyć konia, gdzie indziej w innych krajach 4, 5. To znaczy u nas przepisy dotyczące używania bata są wyjątkowo dobre. Różnią się zdecydowanie na korzyść od całego regulaminu, który ma wiele wad i niespójności. Nie ma żadnej konkretnej liczby batów, nie ma wymienionej żadnej konkretnej liczby batów, które jockey może wymierzyć koniowi lub nie. Jest za to określone w ten sposób, że nadużywanie bata jest rozumiane jako używanie bata wtedy, gdy jego używanie nie przynosi efektów. Są jeszcze kary za złe osiodłanie, tu jest ewidentna wina siodłającego, czyli trenera, i kary za nieprawidłową wagę zważoną, jockeya zważonego po gonitwie. Bo zdarza się, proszę Państwa, w czasie gonitwy jockey zgubi ciężarek, coś się odepnie, jest lżejszy i to już przegrywa przez dyskwalifikację. To znaczy tutaj nie jest taka prosta i jednoznaczna sprawa. Właśnie ten regulamin, o którym mówiłem, że ma wiele niedoskonałości, no tutaj jest wyjątkowo niedoskonały. Po pierwsze, naprawdę jest nam ciężko ustalić, jaka jest przyczyna tego. Czy jockey zgubił wagę, czy się źle zważył, czy być może ten ciężarek wypadł przed gonitwą. Przed nami bardzo ważne gonitwy sezonu, derby, a dzień wcześniej prezesa totalizatora sportowego. Czy te gonitwy są szczególnie obserwowane przez Komisję Techniczną? Nie, my sędziujemy wszystkie gonitwy tak samo. W każdej gonitwie ważne jest prawidłowe rozegranie gonitwy. Ważne jest, żebyśmy czuwali nad zdrowiem i życiem uczestników tej gonitwy, żeby nie było fauli, żeby była warka fair. Ale koni dużo. Jedyna właśnie różnica to jest to, że nie zdarzają się biegi o nagrodę derby, żeby były w małej ilości koni. Chcieliśmy teraz Państwu pokazać, co się dzieje po gonitwie. Dżokeje, którzy przed chwilą rywalizowali na dystansie 1600 metrów, schodzą do wagi, każdy zdejmuje swoją uprząż i idą się zważyć na
w specjalne takie krzesełko. To krzesełko to jest waga. Teraz waży się Marek Brezina, czeski dżokej. Chodzi o to, żeby waga po gonitwie zgadzała się z wagą dżokeja przed gonitwą. Każdy koń musi nieść taką wagę, jaką ma przypisaną w zapisie. To jest bardzo ważne. Teraz Wiktor Popow się waży, przedtem mignął nam Anton Turgajew, Aleksander Kabardow. Jak Państwo widzą, dużo rosyjskich dżokejów, ale także są dżokeje z innych krajów, a ostatnio w ten weekend po raz pierwszy w Polsce jeździ dżokej z Afryki Matee. Na wyścigach nie tylko spotykamy trenerów, jeźdźców zawodowych i konie, ale także młode pary małżeńskie. Rozumiem, że już po ślubie Państwo? Tak, po ślubie, 3 tygodnie. Może przedstawicie się Pani pewną nowym nazwiskiem? Dzień dobry, Kasia Marculanis. I Pan? Maciej Marculanis. Skąd pomysł, żeby tutaj na wyścigach taką sesję zdjęciową zrobić? Przede wszystkim żona kocha konie i wiele lat jeździła w dzieciństwie, a od kilku lat też chodzimy na wyścigi konne i obstawiamy zwycięzców. Jak się czuje Pani na koniu? No, pierwszy raz siedzę na koniu wyścigowym i powiem szczerze, że no, jest trochę emocji, ale czuję się super. A chciała Pani startować, tak jak Amazonki? Jestem trochę za ciężka, ale chciałabym. Proszę Pana, czy ta sesja zobowiązuje do tego, żeby dalej z wyścigami być w bliskości? Jak najbardziej. Ja również uwielbiam konie. Co prawda nie mam odwagi, żeby na nich jeździć, ale zawsze emocje, no i poza tym to piękne zwierzęta. Asekuruje Pan żonę, żeby koń nie zrzucił, tak? Życzę Państwu... Wiemy, że szybko biegają, więc trzeba pilnować. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Za 2 lata do tej startowej maszyny trafią konie, które w tej chwili mają parę miesięcy, które się urodziły, biegają po pastwiskach w stadninach. Teraz, proszę Państwa, jest czas nadawania tym koniom imion. Ja mam apel do hodowców i do właścicieli. Nadawajmy imiona o polskim brzmieniu. Ja wiem, że te konie, które są kupione za granicą, mają nazwy zagraniczne, imiona zagraniczne trafiają tutaj na Służewiec, ale te, które są urodzone w Polsce i o których imionach decydujemy sami, nadawajmy im polskie imiona. Jest to łatwiejsze dla sprawozdawców wyścigowych, dla graczy, dla widzów. Taki jest mój apel. Jak zwykle nasz program kończymy na torze zielonym. Tym razem przy okazji chciałem Państwu wyjaśnić, właściwie tym z Państwa, którzy jeszcze na wyścigach nie byli, bo starzy bywalcy wszystko już wiedzą na ten temat. Co to jest ten płotek? Ten płotek stojący koło mnie to jest, proszę Państwa, kanat. Tak to się nazywa. On jest zrobiony z takich elementów plastikowych. Przęsełka są bardzo delikatne. Jeżeli biegnący wokół kanatu koń uderzy w kanat, ten kanat się rozsypuje, nie robi krzywdy jeźdźcowi, nie robi krzywdy koniowi. Chciałbym dodać, że ten kanat po torze wędruje. Jak Państwo widzą, teraz jest mniej więcej w połowie bieżni. Po co ten kanat wędruje? Po to, żeby konie co tydzień biegały po innym kawałku trawy, żeby tej trawy nie niszczyły. 3 razy w sezonie ten płotek jest przy żywopłocie i wtedy obwód toru jest najmniejszy. To jest początek sezonu, to jest gonitwa derby i Wielka Warszawska. Na te 3 dni ten płot, ten kanat wraca do żywopłotu. I tak będzie za tydzień w czasie gonitwy derby. Ale to za tydzień. A ja Państwa zapraszam już na tę sobotę i niedzielę o 14:30. Na Służewiec oczywiście.